Powiedz mi, bo jesteśmy też, no, w Sopocie, jesteśmy na Pomorzu i też wielu pyta, no, lata 90. -te wszyscy śledzili mafię, mafia Pruszkowska, tutaj na Pomorzu był Nikoś, mamy gdzieś Oczko w Szczecinie i tak dalej. Czy ty w ogóle miałeś jakieś takie propozycje, żebyś, nie wiem, był ochroniarzem albo, <laughs> albo no, różnie wtedy, wiesz, ja pokazywać miał, się z tobą? Ja był za drogi wtedy, ja znałem, Ja znałem się z, Nik z Nikosiem bardzo dobrze. My żeśmy razem się, poznaliśmy się z dwa lata przed jego śmiercią, E, 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 ja byłem też tym wtedy w tej knajpie, tam, gdzie to, gdzie to się stało, w Vegas. Tylko, że ja wcześniej musiałem wyjechać, bo ja wylatywałem do Los Angeles na rozdanie, rozdanie gragród. i ja musiałem wyjść, tak, bo o drugiej godzinie wyszłać. Ja się e, nie przyjaźniłem, ale kolegowaliśmy się. Bardzo fajny facet to był. To nie było jakieś, nie, nie, bardziej że przy mnie, jak żeśmy tam razem się gdzieś tam piliśmy czy tańczyliśmy i tak dalej, to tam nie było jakichś słów o gangsterce czy jakichś tak, tam po prostu oni się czyli ja im opowiadałem. No, ja ale... nie mówię, że to byli dobrzy ludzie, że oni byli kochani, nie, absolutnie nie, tylko po prostu jak ja byłem. W, ja, twoim towarzystwie ja, w, w moim towarzyszy, ja, ja byłem tym, który tam, pewnie oni tam jakieś swoje tematy, ale tam nie było jakichś pistoletów na stołach, jakichś tam kurde innych rzeczy i tak dalej nikoś był fajnego ośa. on Ja tak naprawdę z, te, z tej strony, co ja go znałem, tak? Także to byli normalne chłopaki, trochę takie chcieli, każdy się chciał przytulić do tego sukcesu, do tego pięściarza, boksera, mistrza świata i tak dalej. To było dla takich dla takiej gangsterki, to, on, to byłem takim ciachem dla nich, tak? Czy no, tobie się pokazać? No to no był właśnie, z, właśnie. szacun, teraz tak. to pewnie by wstawiali zdjęcie na Instagrama i jest z No mieściem. pewnie, no właśnie.